Dobrze, witam cię serdecznie, Parker. Na tej, na tej rozmowie 1 na 1. Dzisiaj niecodzienny program, ponieważ będziemy sobie rozmawiać o rzeczach, które nas nurtują, interesują. Bardzo ładny mamy temat przygotowany. No, pomyśleliśmy, że może forma podcastu będzie czymś, co kogoś zainteresuje, a przy okazji my będziemy też sobie mogli porozmawiać i wymienić się naszymi poglądami na temat różnych rzeczy związanych z D&D. Dlatego też jesteśmy tutaj i dzisiaj chyba chcemy porozmawiać o takich rzeczach, które bardzo często zdarzają się graczom. To są rzeczy, które w zasadzie każdy mistrz gry może zastosować w swojej historii i w większości przypadków nie skończy się to tragedią. Możliwe, oprócz ostatniego punktu. Ale... Jest kwestia, czy dojdziemy do tego ostatniego punktu. No, to już zobaczymy, ale myślę, że ta nasza pogadanka tutaj dzisiaj też dla niektórych z was, którzy na przykład szukają inspiracji, czy zastanawiają się, co mam zrobić na kolejną sesję, gdzieś tam znajdą sobie jakiś pomysł. Okej, telefon. Tak, dobra. Telefon, tak. Więc wracamy do tematu. Będziemy rozmawiać o rzeczach, które nie tyle to się przytrafiają graczom na sesjach D&D, ale takie, które powinny się przytrafić. Takie ikoniczne elementy, które każdy gracz powinien przeżyć, żeby tak stereotypowo prawda, przeżyć swoją przygodę w D&D. To co? To może zacznę sobie od pierwszego punkciku, jaki mamy dzisiaj na naszej liście, czyli dostać zadanie w tawernie. Myślę, że to jest najbardziej taki podstawowy typ rzeczy, zdarzenia, które może nam się wydarzyć podczas takiej sesji D&D. Niektóre nawet moduły, takie jak na przykład, nie wiem, akurat swój Dragonhide zmieniłem, żeby tak się to nie zaczynało, ale tam się właśnie zaczyna przygoda od tego, że dostajemy zadanie od Volo w tawernie, więc to jest takie coś, co często się zdarza. Jest to ikoniczne. Już jest mnóstwo poradników w internecie, które nam mówią, jak nie zaczynać naszej sesji od tego, żeby właśnie dostać takie zadanie w tawernie. Ale myślę, że raz chociaż to twoi gracze mistrzu gry powinni. Nie wiem, co ty o tym myślisz, Parker, ale... No bo dlaczego tak jest, nie? No bo faktycznie, tak jak mówisz, są te poradniki, jak nie zaczynać w tej tawernie, bo w zasadzie zaczynanie w tawernie jest chyba najbezpieczniejsze. To jest miejsce, do którego, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy tego urojonego świata, no to zazwyczaj to jest miejsce, gdzie ktoś idzie odpocząć. Idzie się napić tego piwa, idzie zagrać w te karty, więc szansa, że akurat w tawernie spotka się jakiegoś towarzysza czy osobę, z którą gdzieś się ruszy w przyszłość, czy nawet osoby umówią się w tym miejscu, jest takie dosyć logiczne, nie? Więc te poradniki gdzieś tam próbują od tego odejść, prawdopodobnie dlatego, że po prostu tego jest tak dużo, ale na pewno gdzieś tam na początku to jest taka troszeczkę bezpieczna opcja, bo tak jak mówię, oni tam przyjdą prawdopodobnie, bo chcą odpocząć. W tej tawernie możemy już dać mało osób, możemy dać dużo osób, możemy już dać nawet jakichś NPC-ów, których planujemy użyć, czy na przykład osoba, która im da zadanie, bo nie wiemy, czy oni tam idą, bo są tam umówieni z kimś, czy faktycznie tam się coś w tej tawernie dzieje, nie wiem, wbiegają orki, czy coś takiego, co ich łączy na zawsze. Tak. Jeszcze mamy coś takiego, że w tawernie nie musimy dużo myśleć jako mistrz gry. Tam jest to jest miejsce spotkań właśnie socjalnych. Dużo się może wydarzyć, więc wydaje mi się, że to jest jeszcze dla takiego mistrza gry to jest bardzo spoko sposób, żeby jak nie ma czegoś przygotowanego, to zawsze może użyć tego spotkania w tawernie, aby zapoznać się z tymi graczami, żeby gracze się między sobą zapoznali, żeby dostali to swoje prawdziwe pierwsze zadanie. No tak, no bo co w zasadzie mistrz gry potrzebuje, żeby prowadzić tawernę? No musi sobie gdzieś tam wymyślić jakiegoś właściciela czy barmana, mieć jakąś ewentualnie listę rzeczy, które można tam kupić. Ona nie musi być ogromna. Gdzieś tam gramy w świecie, który powiedzmy gdzieś jest takim pseudo-średniowieczem, więc zakładam, że tam nie było menu na 50 pozycji, raczej na 4. Mamy tam też, znowu uderzając w klasyki, możemy sobie tam gdzieś zaplec jakiegoś gościa, który siedzi gdzieś tam w rogu, w kapturze i coś robi, czy jakąś bandę ludzi, którzy gra w karty. No jest dużo takich standardów, które można użyć, nie? Goblin the Boblin na przykład. Tak. Goblin the Boblin, dokładnie. No, to się też można zainspirować, nie? Bo ci, jak wspominałeś o tym gościu w tawernie, to mi się od razu Aragon przypomniał, także tak, no właśnie, tak, no który też siedział z kapturem zakrytym, tak, i z fajką. Dobra, chwila, bo ja muszę zobaczyć, czy to się faktycznie nagrywa, nie? Okay. Tak, dobra, nagrywa się faktycznie. No, więc tak sobie myślę, że to zadanie w tawernie to jest coś, co trzeba przeżyć, żeby poznać, może na początku faktycznie, żeby poznać ten klimat tego D&D. Tak. Takiego na początek. Dokładnie. Dobrze. Drugi punkcik. No, naszym drugim punkcikiem są oczywiście moje ulubione rzeczy, czyli nieudane rzuty w bardzo istotnych momentach, jak na przykład skradanie się. No bo oczywiście wyobraźmy sobie scenę, że nasza drużyna, która zazwyczaj rozwiązuje problem pięścią, stwierdza, że nie, że tutaj się musimy zakraść, bo z jakiegoś powodu tak twierdzą. Nie wiem, na przykład jest bardzo dużo straży albo coś. No i nasz, powiedzmy, paladyn, czy jakaś tam walcząca osoba, która ma niską zręczność, pierwszy raz stoi przed trudnym wyzwaniem rzucenia kościem na skradanie się, no i nie wychodzi. I to są takie momenty, które często może nie o tyle zmieniają całą fabułę sesji, ale głównie tutaj to, co się dzieje, to całkowicie niszczy plan naszych graczy. I oni w tym momencie muszą improwizować. Tak, to jest ten moment, w którym już abstrahując od tego, że powiedziałeś, że to paladyn na przykład musisz rzucić na skradanie, ale wyobraź sobie, że jesteś wyszkolonym łotrem w skradaniu i to jest, i jak kradniesz na przykład kiełbasę ze sklepu albo coś, to masz boskie rzuty, 30 na skradanie, coś tam, nie? A jak musisz się gdzieś zakraść i wyrzucasz tą jedynkę, to masz to uczucie, że no... Niby się spodziewałeś, ale miałeś jednak nadzieję, nie? Że to się inaczej skończy. Te rzuty na przykład, które w Dragon Heiście masz na te swoje, to żeby nie robić zbytnio spoilerów, na te swoje klątwy, to tam kilka razy tak było, że pamiętam ten moment, to było chyba ze zmianą w to zwierzątko, że co się może wydarzyć, że wyrzucisz jedynkę na szóstce i wyrzuciłeś tą jedynkę, proszę bardzo, no. Więc to są takie momenty, które no... To jest właśnie jeden z tych tekstów, który się pojawia u graczy. Ja ten tekst często stosuję, bo go lubię, czyli co się może wydarzyć, prawda? Bo zazwyczaj się może wydarzyć. Tak. Ja jestem świadomy, że się może wydarzyć i gdzieś tam dla mnie wewnętrznie, jeżeli faktycznie się wydarzy, to jest po prostu śmieszniejsze z tym tekstem. Tak, i to jest ten... Bo jeszcze tutaj chciałbym właśnie dodać, że to, co mówiłeś, to jest w zasadzie potwierdzenie na to, że prawa Murphy'ego nie działają tylko w naszym świecie, ale w każdym innym. Czyli jeżeli robimy coś absolutnie niepotrzebnego, coś głupiego, to mamy niesamowite rzuty. Ale w tych ważnych momentach, mimo tego, że teoretycznie kości są uczciwe, to jakoś tak zawsze gdzieś tam nisko lądują. Zresztą, bo wszechświat wyczuwa, prawda, twoje intencje i oczywiście, że stanie się zupełnie na odwrót, niż sobie tego planujesz, ale to uczucie właśnie, że... pieprzyłem ten rzut i teraz trzeba improwizować i to jest ten moment, w którym no to jest uczucie, które jest też ikoniczne dla sesji D&D, to trzeba przyznać, ale też sprawdza twoje umiejętności, nie? Improwizatorskie, no bo jak do improwizowania, bo jak na przykład zwykle to się kończy walką po prostu, jak ci taki rzut nie wyjdzie na skradanie, nie? Więc no trudno, no szkoda, no. Musisz trochę sprzętu zużyć, trochę pokombinować, a mogłeś się zupełnie obejść bez walki, nie? Czy tam tak samo może być w przypadku rzutów na jakieś przekonywanie czy coś, no to też szkoda, bo też mogło się obejść bez walki i tak dalej. Ja w swoich sesjach D&D też nagradzam, nie? Ludzi za dosyć, no staram się przynajmniej za takie rozwiązania nie typowo pod walkę właśnie, tylko pod rozwiązywanie problemów kreatywnie, nie? A to, że czasami nie wyjdzie, no to trudno. No ja jako gracz lubię te momenty, bo gdzieś tam oczywiście to nie znika. Czy to się dzieje pierwszy raz, czy to się dzieje 2000 raz, zawsze ci wewnętrznie jest takie nie udało się, ale lubię te momenty, bo one ode mnie wymuszają to, co chciałem zrobić, kompletnie nie wyszło, więc teraz mam ułamki sekund, żeby wymyślić cokolwiek, co nie spowoduje na przykład walki z 10 żołnierzami, nie? Tak. Czy tam nieobudzenie smoka. A nawet jeżeli obudzenie, to wiem, że nie jestem w stanie z nim walczyć, więc co ja mogę szybko zrobić, żeby z tego wyjść, a wydaje mi się, że też improwizowanie to jest główna rzecz, co w tych RPG-ach jest taka fajna, nie? Co sprawia, że gdzieś tam czujesz tą dobrą zabawę, nie? Tak. Zawsze też możesz, żeby to trochę zmniejszyć ten ból wewnętrzny, psychiczny po tym rzucie. Przeczytaj kartę swoją i zobacz, jakie masz możliwości, nie? Bo to się zawsze przydaje. Dobrze, ja bym chciał teraz sprytnie, zwinnie przeskoczyć do trzeciego punktu na naszej liście, czyli adoptowanie niebezpiecznych stworzeń. To jest coś, co jak czytałem fora w internecie, to się faktycznie bardzo często zdarza. Wam się to udało tylko raz na moich sesjach, ponieważ jedna z osób zaadoptowała, z tego co pamiętam, teraz po angielsku, po polsku nie pamiętam nazwy, ale to był Displacer Beast, tylko że mały Displacer Beast, nie wiem czy pamiętasz pierwszą sesję. Było. Tak. I tutaj z mojego punktu widzenia to od razu... Fajnie jest takie stworzenia adoptować, czy to jest Beholder, czy właśnie taki Displacer Beast, czy może mały smok, czy coś. Spoko, to jest też fajne uczucie, ale to nam dodaje bardzo dużo odpowiedzialności, bo jednak nie chcemy, żeby nam to stworzonko gdzieś podczas jakiejś przygody zginęło, umarło, zagubiło się, cokolwiek, no nie? Więc zaczynamy się tym dużo bardziej opiekować. Co prawda, czasami sytuacja też wygląda tak, że z tym stworzonkiem są większe problemy niż z głównym złym naszej kampanii. Tak. Więc tutaj trzeba uważać. Ale to jest też takie wydarzenie, które warto przeżyć w kampanii D&D. Jeżeli twoi gracze chcą takie coś zaadaptować, to mistrzu gry jak najbardziej zgódź się. Zgódź się i od razu też gdzieś tam z moich przemyśleń widzę dwa, nie wiem czy to nazwać problemami, ale rzeczy, które się z tym wiążą. Bo tak, po pierwsze, zależnie od tego, jaki to jest rodzaj tego potwora czy bestii, no to nasi gracze, w sensie postacie naszych graczy w trakcie kampanii gdzieś tam ewoluują, dostają kolejne poziomy. Ty jako mistrz gry, z racji tego, że oni są coraz silniejsi, to też przeciwnicy, z którymi mają się gdzieś tam zderzyć, no też muszą być silniejsi. Ale problemem jest to, że nasz podopieczny no nie jest graczem i on nie dostaje poziomów, nie robi się coraz silniejszy. Gdzieś tam oczywiście jak rośnie, dochodzi do tej dorosłej formy, no to ma tam tą swoją kartę postaci i tyle, nie? I teraz co można zrobić? No bo są dwie rzeczy. Albo go zostawiamy, taki jak jest, i o ile to jest jakieś słabsze stworzenie, no to oni coraz bardziej starają się go chronić, no bo w pewnym momencie dojdzie do pułapu, gdzie 2 ciosy i on leży. Więc tutaj można rozważyć, co jest bardziej skomplikowane, bo trzeba to jakoś obmyśleć, też jakąś formę rozwoju, żeby on gdzieś tam próbował dojść tym swoim poziomem do reszty grupy. A drugi problem, czy tam druga rzecz, co się z tym wiąże, no to rzadko tak bywa, że w różnych miastach w D&D ludzie, straż i tego typu osoby w miastach nie mają kompletnie żadnego problemu, żeby po ulicy chodził właśnie Displacer Beast, czy tam smok, czy jakiekolwiek inne monstrum. No to jest problem, bo jak będziemy próbowali wejść do tego miasta z tym, no to już prawdopodobnie na bramie spotkamy się z takim ale to jest potwór, nie? Weź się to stąd. Ten powód, dla którego do Waterdeep nie można wejść z większym stworzeniem niż gęsiu. No właśnie. No właśnie. Więc... No i tak to jest właśnie rozwiązane, nie? Ale to zawsze dodaje więcej pracy mistrzowi gry. No bo teraz trzeba się zastanowić, w jaki sposób rozwijać to stworzenie. Na szczęście mamy dużo materiałów homebrew. Ja wiem, że homebrew to jest temat czasami tabu, ale ja lubię tych rzeczy, lubię te rzeczy używać, jeżeli są zbalansowane i są też takie bardzo kontrowersyjne słowo imersyjne, bo w D&D to może być różnie, ale no takie rzeczy... Na pewno możemy znaleźć takie materiały homebrew w internecie, które nam pozwolą właśnie rozwiązać taką sytuację. Co więcej, jeśli jesteś graczem, i chciałbyś takie stworzenie zaadoptować, to znajdzie wcześniej, zaprezentuj mistrzowi gry. Jak wykonasz tą robotę za niego, to on będzie bardziej przychylny, żeby ci pozwolić na takie stworzenie, nie? Więc, więc to jest... Dokładnie to chciałem powiedzieć, że jak gracz wykona robotę i mistrz gry zobaczy, o, mam gotowca, to w sumie fajnie. Tak, to jestem bardziej skłonny ci pozwolić na tego Mindflyera z udarem. Tak. No, dokładnie. Dobrze, więc skoro jesteśmy już przy niebezpiecznych stworzeniach, to na pewno każdy z graczy powinien przeżyć mimiczną paranoję, czyli coś, co trochę... Moim zdaniem ten stan jest zero-jedynkowy. Albo całkowicie ignorujemy wszystko i w ogóle nam to nie przychodzi do głowy, albo każda klamka, nie wiem, drzwi, ławka, kibel, to jest potwór z ostrymi zębami, który planuje nas pożreć. Także tutaj nie ma... Ale tą paranoję trzeba przeżyć. To trzeba... Raz trafisz na mimika, twój mistrz gry przygotował jednego, czy tam dwóch i potem ci się wydaje, że wszystko, co dotkniesz, może być mimikiem. Mi się zdarzyło, tak naprawdę na wszystkich moich sesjach chyba ani razu nikt się nie spodziewał tego mimika. Czy tam, wiem, że raz miałem drzwi, raz miałem skrzynkę, a to było widać na sesji, tak, że złota skrzynka różniąca się od wszystkiego. Otwieram. Tak samo, drzwi jeszcze były inne elementy. Mi się zdarzało, ale też staram się te mimiki, nie tylko skrzynie, nie? Tylko coś, czego gracz się na pewno nie spodziewa, a co na pewno zrobi, po prostu przysporzy graczom traumy, bo przecież o to chodzi, tak? Przy traumie, przy paranoi mimicznej z mimikami, żeby taką lekką, trochę roleplayową traumę wywołać i zmusić graczy do lekkiej paniki może. No tak, bo ona w zasadzie zawsze działa tak samo. Jest gdzieś tam moment spokoju, gdzie nie ma tych mimików. Ludzie się gdzieś tam uspokajają i oczywiście w końcu na niego trafią, bo to też nie jest tak, może ktoś jest na tyle przezorny, ja nie jestem. Jak się boję mimików, to się boję mimików i potem ich nie ma, ja zapominam i wtedy zawsze na niego trafię, nigdy nie sprawdzę. A to są, tak jak Piotrek mówi, niekoniecznie kufry czy skrzynki, bo pamiętam, że chyba jak graliśmy w Barowie, to tam łyżka na stole była mimikiem. Tak, i jak graliśmy w Grobowiec Zagłady, to tam klamka albo drzwi po prostu do jakiegoś pokoju też były mimikiem z tego, co na którymś poziomie, już nie pamiętam, bo to była druga, długa kampania, ale też coś takiego było. Łyżka też się trafiła, także... Więc tak jak mówisz, to jest zero-jedynkowe, to jest boję się i zapominam i nie myślę o tym do kolejnego mimika. I zazwyczaj, w moim przypadku chyba zawsze to samo powtarzam i to chyba na sesji, kiedy trafiłem na tą skrzynkę, to samo powiedziałem. Od teraz we wszystko rzucam nożem. Tak, i rzuciłeś coś nożem? No właśnie. I nie rzucam. No, dokładnie. Dobrze. Kolejny temat na naszej liście, co w sumie przeskoczyłem, ale ładnie mi ten przeskok był ze stworzeń adoptowalnych do paranoi mimicznej, ale mamy jeszcze ostre targowanie się o jedną sztukę złota. To jest najważniejsze. Ja i tutaj swoje personalne odczucia, ja to robiłem w karczmie, jak na twojej sesji grałem. Chciałem się turbo targować, bo jak zrobiłem już postać pod charyzmę, to chciałem korzystać z tej umiejętności, nie? To co prawda łechta to trochę twoje ego jako gracza, bo zrobiłeś sobie postać, fajnie działa, ale ta jedna sztuka złota, czy było warto? Nie, ale uczucie jest fajne. Nie, ale to tak naprawdę nawet nie chodzi o pieniądze w tym wszystkim. No, dokładnie. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie te targowanie się o tę jedną sztukę złota, to jest moment komediowy sesji. Tak. Bo to jest moment, w którym zarówno mistrz gry, jak i gracz, który to robi, czy gracze, którzy to robią, a nawet jeżeli reszta drużyny w tym nie bierze udziału, to słuchając to też się dobrze bawią, bo wszyscy wiedzą, że ta rozmowa jest absurdalna i niepotrzebna. Tak. Tu wiesz, że nie musiałeś tego robić. Ale jak ci się uda, to jesteś najlepszy. Tak, dokładnie. I trwa to czasami, nie wiem, może pół albo całą sesję to mi się nie zdarzyło, ale dosyć długo trwa to wymyślanie tych argumentów tylko po to, żeby ten sprzedawca czy ten karczmarz zszedł tą jedną sztukę złota. No tak, bo to przecież jesteś w momencie, w którym wybrałeś sobie cel i do niego dążysz. To nie jest tak, że w połowie stwierdzisz, dobra, nie chce mi się, nie, to nie, jest nie. do pierwszej krwi. Zgadzam się. Coś, co każdy gracz powinien usłyszeć. Chociaż raz. A dobrze wiemy, że gracze słyszą to non-stop. Czyli kiedy mistrz gry pyta was, a dotykasz tego, albo a więc wchodzisz tam. Więc w tym momencie już wiesz, że to co zrobiłeś to był błąd. Że to nie powinieneś był tego robić, chociaż czasami zdarza się, że no zrobisz to specjalnie, żeby jakby przypodobać się mistrzowi gry, bo przygotowywał tą straszną pułapkę śmierci, która zadaje 20k10 obrażeń od zgniatania i chciał się tym pochwalić, no i no niech będzie, w porządku, wpadnę w nią. Ale w większości przypadków no nie chciałeś tego robić. No nie. Jest, ten tekst generalnie jest też związany z mimikami swoją drogą. Ale czasami też bywa tak, a może inaczej. Ja, jeżeli jestem graczem, to zależy troszeczkę od postaci, bo jak wiem, że mam mało życia, to raczej jak słyszę takie słowa, to się cofam. Jak mam więcej, to zależy od inteligencji postaci, ale czasami mam to gdzieś. Ja po prostu stwierdzam, ja chcę zobaczyć, co się stanie. Tak, ale więc to... dotykam. Więc dotykam, a czasami też to jest narzędzie mistrza gry, jak najbardziej, bo często jest tak, że na przykład jest całkowicie bezpieczne miejsce, ale jesteśmy w jakimś lochu, czy w jakimś, nie wiem, nawiedzonym miejscu i ty jako mistrz gry doskonale wiesz, że tam na przykład nic nie ma, nie? Ale wystarczy tylko powiedzieć, jesteś pewny, że tam wchodzisz, czy na pewno to dotykasz i w zasadzie gracze już sami się nakręcają. Tak, to jest też dobre narzędzie, żeby ostrzec twoich graczy. Jak możesz na przykład zapytać, czy jesteś pewien, że tego dotykasz na przykład, nie? Albo czy jesteś pewien, że tam wchodzisz. No, więc to jest dobre, jeżeli nie chcesz ich zabić na pierwszej sesji, to jest bardzo dobre narzędzie. I myślę, że to uczucie też można porównać właśnie z tym spieprzonym rzutem, na przykład na skradanie w bardzo ważnym momencie. To jest ten sam taki, nie wiem jak nazwać nawet to uczucie, ale powinna być na to osobna nazwa właśnie, na to rozczarowanie, czy na ten ból wewnętrzny, no. Musimy wymyślić takie słowo. Trzeba się nad tym zastanowić. Wydaje mi się, że w niemieckim może istnieje coś podobnego. Tak. No pewnie tak. Jakiś Weltschmerz czy coś takiego. Tak, o Boże święty, no to jest... No tak, pasuje. Co jeszcze chciałem dodać do tego, co powiedziałeś właśnie, bo to jest bardzo dobry trop, że właśnie można tego, czy na pewno to dotykasz, można użyć jako te ostrzeżenie graczy, którzy na przykład wiemy, że za bardzo sobie nie zdają sprawy na przykład z niebezpieczeństwa, w którym są, czyli gdzieś tam na początku w miejscu, w którym wiemy, że nic nie ma, mówimy im to, oni się robią krok do tyłu, sprawdzają, ale nic nie ma, ale samo to, że oni już zaczęli sprawdzać, gdzieś tam prawdopodobnie w trakcie przechodzenia przez te kolejne pokoje sprawi, że będą bardziej ostrożni, bo na przykład wiemy, że tam będzie niebezpiecznie i za bardzo nie chcemy, żeby na drugim pokoju już na przykład większość z nich nie miała większości życia, czy tam była zatruta, czy cokolwiek, nie? No i to jest właściwie temat pułapek. Tak naprawdę, które się tak najczęściej zdarzają podczas takich sytuacji. Kolejną sytuacją, którą każdy gracz powinien przeżyć, to jest po prostu niesprawdzanie pułapek. Wiele razy było tak, że po prostu sprawdzaliście, czy tam inni gracze, którzy u mnie grali, każdy milimetr podłogi, a czasami po prostu, dobra, wchodzę od razu, nie będę się zastanawiał w ogóle, tylko od razu wchodzę. To też jest sytuacja zero-jedynkowa, bo chociaż doświadczeni gracze, tacy jak wy i prawdopodobnie widzowie, to jednak pamiętają gdzieś o tym, ale nie paranoicznie, tak jak w przypadku mimików, tylko faktycznie gdzieś tam trzeba sprawdzić tą pułapkę. Ale znowu masz to uczucie takie, nie? Że Przecież poprzednią sesję, cały ten korytarz przeszedłeś, wszystko rzucając na śledztwo i na percepcję, a teraz zapomniałeś i kosztuje cię to może życie albo jakąś tam część twojego życia i to jest niezapomniane uczucia w D&D. No tak, no ja osobiście jak gram, to oczywiście zdarza mi się czasami zapomnieć, ale podobnie jak w poprzednich punktach, czasami mam takie, ja po prostu chcę zobaczyć, co się stanie. No. Jeżeli moja postać zginie, no to jakby to jest moja wina, nie? Ja po prostu chcę zobaczyć, co się stanie, bo jestem ciekawy, co tam jest przygotowane, to po pierwsze. A po drugie, też podobnym tym uczuciem, czy podobną fobią jak mimiki są po prostu drzwi. Okay. Ludzie bardzo się boją drzwi. No tak. Z wielu powodów, mimo tego, że w lwiej części przypadków drzwi nie mają na sobie pułapek, nie mają klątw, nie są mimikami, nie mają jakichś zabezpieczeń super. Nawet lekko uchylone. Tak. Jak się gra i spotyka się, nie wiem, 1/20 drzwi, które są jakoś zabezpieczone, a i tak ludzie jak widzą drzwi, to się boją. Ja stwierdziłem, że ja nie będę więźniem drzwi. Jak widzę drzwi, to podchodzę i sprawdzę. To jest bardzo, bardzo dobra logika w tym przypadku, bo faktycznie nie możesz się tak... Uczucie jest istotne, jeżeli chodzi o klasyczne elementy D&D. Każdy musi... W takim razie to jest może kolejny punkt na naszej liście, czyli paranoja związana z drzwiami. O, dokładnie. Bo to jest coś, co faktycznie większość graczy na pewnym etapie gry doświadcza i to niestety trzeba się z tym zmierzyć. Mam nawet taki inny punkt na naszej liście, który jest bardzo do tego podobny, do którego zaraz przejdziemy, ale faktycznie nie ma co być więźniem drzwi. Trzeba sobie śmiało powiedzieć, że chodzę po prostu, no. Ewentualnie rzuć raz, ale to jest niestety, to uczucie wiąże się z tym, że ty się nie spodziewałeś, albo że zapomniałeś. Po prostu wszedłeś tam, nie sprawdziłeś pułapek, bo w ogóle nie myślałeś o tym, nie byłeś przygotowany na to, że coś ci się dzisiaj złego stanie, a jednak. Bo ponieważ sprawdzałeś ostatnie 5 drzwi i nic nie było, teraz wchodzisz. No i trudno. No. Dlatego nie bójcie się drzwi, ale sprawdzajcie je czasami. Tak. Nie musicie debatować 15 minut, czy je otworzyć, czy nie. Po prostu niech ktoś je sprawdzi. I tyle. Tak, dokładnie. I ten następny punkt, który chciałbym mówić, to jest tworzenie zbyt skomplikowanych planów do bardzo prostej sytuacji. O. I to jest, mistrzu gry, jak sobie nie przygotowałeś nic na sesję i boisz się, że będzie krótka, to jest idealny moment, jak ta drużyna zaczyna godzinę czy półtorej wymyślać, jak dokładnie podejdą do, nie wiem, kupna, nie wiem, nowych spodni czy czegoś, bo chcieli go okraść, a w ogóle chcieli sprawdzić dom temu sprzedawcy, a może on ma żonę, więc może któryś z nas się przebierze za jego żonę i spróbujemy go oszukać. Powinniśmy go w ogóle śledzić przez tydzień i się zastanowić, jak do tego podejść. To są cudowne chwile dla mistrza gry. Więcej, jeżeli twoja drużyna zaczyna w ten sposób jakiś plot twist, się nad jakimś plot twistem zastanawia, a ty nie masz dobrych pomysłów, to zacznij robić notatki, jak oni mówią, jeżeli nic nie masz przygotowane, bo to jest bardzo dobry pomysł. Nie dość, że spełnisz ich oczekiwania, to jeszcze zaserwujesz im wysoką jakość swojej przygody, nie? Więc to jest dobre podejście. No najlepiej się dostaje rzeczy, których się oczekuje. A to jest prawda. Wydaje mi się, że tak statystycznie rzecz biorąc, jednak duża część graczy właśnie lubi przekombinowywać. I to się chyba wiąże zazwyczaj właśnie ponownie z tym strachem, że chcemy zrobić to idealnie, żeby jak najmniej stracić. I czasami gracze zapominają po prostu o tym, że w zasadzie to możemy po prostu podejść i to wziąć. A nie planować, dobra, to chodźmy do sklepu, kupimy sobie zestawy lin, jakichś kółek, żeby je zamontować, haczyków, ty mnie podwiesisz pod sufitem i ja się spuszczę i to złapię. No i to jest też takie przekombinowanie, jeśli chodzi o drzwi też czasami, nie? No to też bardzo, bardzo... Ja badam te drzwi pod kątem magii, a ja sprawdzam pułapki, a ja chcę się po prostu rozejrzeć, czy ta klamka jest świeżo używana, czy może stara. Czy są jakieś na podłodze miejsca po szuraniu tych drzwi? No, a ty jako mistrz gry wiesz, że po prostu dobra, idźcie już, bo ja mam jeszcze 13 pomieszczeń przygotowanych, aby się zatrzymaliście na drugich drzwiach. No, ale to też jest to właśnie to uczucie, może to uczucie bardziej pasuje do mistrza gry? Że to jest jakby z jego perspektywy bardziej, bo gracz tak naprawdę nie wie, czy ten element, który przekombinowali jest faktycznie przekombinowany, czy to po prostu jest wejście do pomieszczenia i tyle, nie? Więc no. No ja myślę, że ludzie, którzy oglądają też naszego Waterdeepa, wielokrotnie słyszeli, jak nasza trójka bohaterów przez 20 minut debatuje, co my możemy zrobić, a potem jak tam idzie na miejsce, to nie dość, że dzieje się coś całkowicie innego, albo po drodze, tak jak w punkcie pierwszym czy tam drugim, coś nie wyjdzie i tak cały plan pójdzie w łeb, a później gdzieś tam refleksja tego zazwyczaj jest taka, w sumie to mogliśmy zrobić po prostu tak i by się udało, nie? No właśnie i to jest, zdajesz sobie sprawę, jak to było proste, no nie? Chociaż akurat sesja Waterdeep to jest taki mieszany przykład, bo tam w sumie od was wymagam, żebyście wszystko zaplanowali na ostatni, bo to robimy w sumie hajsty. Co prawda różnie te hajsty wyglądają i na razie najlepiej poszedł wam pierwszy, nie? A tam było to dobrze zaplanowane, bo to była wiadomo. Bal w muzeum to ekstra. Na razie ten najbardziej chaotyczny chyba dzieje się teraz, tak mi się wydaje, chociaż... No a to miejsce też nas troszeczkę chaotycznie atakuje, więc... Tak. Przez te wszystkie rzeczy z innej dziedziny. No, ale... To chyba dobrym przykładem z naszej dotychczasowej kampanii jest nasze planowanie, żeby odebrać chusteczkę temu gościowi. No, zapomniałem o tym faktycznie. Ilość czasu, którą spędziliśmy na planowaniu w stosunku do tego, ile zajęła ta misja. Tak. No, ale zakończenie było fajne, musisz przyznać, że nie spodziewaliście, dokładnie, że sprzedaliście może duszę jakiegoś NPC-ta. Nieważne. No, a jak już wspomniałeś w sumie o tej naszym zadaniu, które mieliśmy w tym muzeum, ten cały bal, no to właśnie bal też jest jedną z rzeczy, którą gracz powinien przeżyć, ponieważ bale w naszych lochach i smokach to jest piękna sprawa. I można do tego podejść w różny sposób, bo to może być naprawdę po prostu bal, gdzie się bawimy, ale zazwyczaj bale są czymś podszyte. I rzadko bywa tak, że postacie idą na bal, bawią się, tańczą i wracają. Tam się zawsze coś dzieje. I wydaje mi się, że jest to taki, powiedzmy, jeden z... No nie wiem, czy archetyp to jest dobre słowo, ale jedno z takich rzeczy, które gracz powinien przeżyć, ponieważ to jest coś, może nie całkowicie, ale innego niż to, co zazwyczaj robimy w grze. To nie jest loch, to nie jest właśnie wspomniana tawerna, to nie jest miasto, to jest jakby event, na którym ludzie są zamknięci w danym pomieszczeniu i tam się dzieją rzeczy i to nie jest to samo, co można zrobić gdzieś tam na środku rynku, czy właśnie w wspomnianym lochu, więc to ma swój własny klimat i fajnie jest to przeżyć. Tak, bo to jest taka sytuacja, która jest faktycznie sztampowa, ale to jest sytuacja sztampowa, na którą potajemnie wszyscy czekają, bo chcą wziąć udział w tym balu. Nieważne tak naprawdę, jaką mamy klasę. Im bardziej absurdalne, jak na przykład barbarzyńca czy druid na takim balu, tym naprawdę, tym bardziej gracze bawią się lepiej. I tutaj możemy na przykład znaleźć miłość swojego życia, albo odkryć jakąś tajną konspirację, lub zatrzymać jakiegoś zabójcę, który ma zamiar po prostu gdzieś tam otruć kogoś, albo schować komuś sztylet między żebra. Więc na takich balach dzieją się bardzo istotne rzeczy dla państw czy dla miast, w których akurat znajdują się gracze, no nie? Więc jeżeli dostajecie zaproszenie na bal, to go nie ignorujcie, bo moi gracze zignorowali w Stradzie. I Strahd się zdenerwował, ale nie ignorujcie, ponieważ na takich balach dzieją się z reguły bardzo ważne rzeczy. To nie są tylko zabawy, ale jak już mamy na przykład heist. Z heistem bal bardzo ładnie się, moim zdaniem, zazębia, bo możemy bardzo dużo sobie rzeczy roleplayowo zaplanować, do odwracania uwagi, do zaplanowania. Tam nawet w tym muzeum mieliście godziny patroli różnych różnych strażników i tak dalej, więc mogliście sobie wszystko ładnie zaplanować, gadaniem wyciągnąć rzeczy od różnych ludzi i tak dalej, bawić się dobrze, a potem się przygotować do tego heistu. Więc to jest akurat motyw, który bardzo ładnie się zazębia z balem, tak mi się wydaje. No tak. No więc gracze Jeżeli będziecie mieli informację o balu, to idźcie na niego. A mistrzowie gry, jeżeli planujecie bal, to postarajcie się, żeby on faktycznie był fabularnie gdzieś tam ciekawy i popchnął w jakiś sposób tę fabułę do przodu. No i oczywiście jest najważniejsza rzecz związana z balem, czyli no trzeba się na bal ubrać. I to nas prowadzi do kolejnego punktu, czyli spędzenie całej sesji na zakupach. Tak jest. Najlepsza rzecz, jak mistrz gry siedzi 2 godziny z podręcznikiem na kolanach i szuka wszystkich cen. To już nie tylko jeśli chodzi o D&D, tylko o każdy inny system. Jakbyście kiedyś mieli przyjemność zagrać w Dark Heresy, to jest piękne, bo tam naprawdę musicie spędzić 1 sesję, żeby robić testy rekwizycji i sprawdzać, czy sprzęt, który chcecie, jest dostępny, no nie? Więc tutaj mamy dokładnie to samo. Zastanawiamy się, znajdujemy 1 rzecz, potem się okazuje, że ta rzecz jest powiązana z następną, więc przydałoby się ją sprawdzić, znaleźć kolejną, ile to kosztuje, a może tego nie potrzebujemy, a może są jakieś tańsze zamienniki, a w sumie to ja muszę sprzedać 50 rzeczy, które mam przy sobie, może coś z tego zarobię, a jeszcze w sumie chętnie bym się potargował godzinę o tą 1 sztukę złota, więc więc to jest ciężkie, to jest tak naprawdę też ciężkie zadanie dla mistrzów gry, bo możesz to zrobić albo tylko i wyłącznie mechanicznie, albo wpleść w to elementy roleplayu, bo jeśli chcesz to robić tylko roleplayowo, to będzie bardzo uciążliwe i no i męczące po prostu, żeby narracyjnie sprawiać, żeby każdy przedmiot był oglądany i żeby przeliczali to złoto i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli lubicie tak grać, to nie ma z tym żadnego problemu. Ja po prostu mówię ze swojego doświadczenia, jeżeli o to chodzi. No tak, tutaj jest dla naszych mistrzów gry na pewno współczesna technologia pomaga różnymi generatorami generalnie w internecie różne strony, które tam za jednym kliknięciem mogą nam wyrzucić całą listę z opisem i scenami jakichś rzeczy, które tam akurat interesują graczy. Niemniej jednak wydaje mi się, że o ile nie jest to za często, to gdzieś tam ten nasz mistrz gry, nawet jeżeli siedzi 2 godziny, to tak naprawdę chyba też razem z tymi graczami się dobrze bawi, bo gracze zawsze bawią się dobrze na zakupach, zastanawiając się, co tu jeszcze można zrobić. I oczywiście też klasyczne, to ja bym chciał to. No dobra, no to będzie 600 złota. Ile? No to nie. To potrzebuję teraz godziny, żeby pomyśleć, które 3 rzeczy z tych 7 potrzebuję. Tak. Niestety tak to wygląda. To się bardzo ładnie, tutaj taka dygresja, widać bardzo ładnie, jak te wszystkie elementy w takiej typowej sesji RPG się zazębiają. Jeżeli wpadniecie w 1, to możecie mieć taką 80% pewność, że jeszcze 5 kolejnych sztampowych rzeczy z D&D przeżyjecie właśnie. Jeżeli chodzi o to targowanie się i spędzanie całej sesji na zakupach i tak dalej, no nie? Ale to jeżeli najlepiej w ogóle dogadać się z graczami wcześniej, jeżeli chcecie coś kupować, no nie? Chyba że faktycznie sprawia wam przyjemność przeglądania asortymentu w takich sklepach i to jest jakby jak najbardziej okej. I można coś takiego odegrać, ale z reguły to lepiej takich właśnie, jak wspomniałeś, takich generatorów używać, które nam bardzo łatwo ułatwiają, jak moje ostatnie szukanie ceny oleju ostrości. No, to jest dywersja między tam 2,5 a 25 tysięcy, a niektóre strony mówiły 50, ale znalazłem w końcu cenę i wyszło 3200, ale to musiałem już w ogóle poza sesją szukać, bo inaczej spędzilibyśmy nad tym tyle czasu, że nie byłoby sensu tego nagrywać, nie? Więc tak to właśnie działa. No, więc generalnie zakupy na pewno warto przeżyć, bo to jest ciekawe przeżycie zarówno dla graczy, jak i dla naszych mistrzów gry. I tak troszeczkę odchodząc już od tego tematu i przechodząc do następnego, wydaje mi się, że też tak głównie dla graczy, bo u mistrza gry to jest pewnego rodzaju satysfakcja, jeżeli się uda. Ale dla graczy takim ważnym punktem do przeżycia jest właśnie bycie zdradzonym przez jakiegoś NPC-ta. To są sytuacje, które mogą doprowadzić często do nawet zmiany zachowania danej postaci, jeżeli gracz tak stwierdzi, że na przykład razem z nimi przez bardzo długi czas podróżowała osoba, która im pomagała i gdzieś tam, powiedzmy, z perspektywy gry po 3 tygodniach, a zazwyczaj jeżeli w grze minęło 3 tygodnie, no to prawdopodobnie to już jest 4. miesiąc, kiedy gramy tą kampanię. Mhm. Nagle okazuje się, że on to wszystko robił tylko po to, żeby na przykład zdobyć jakiś przedmiot i uciec, albo gorzej, żeby na przykład ich zwabić w pułapkę. To są momenty, w których no, czasami gracze zaczynają wątpić w ludzkość. I tu czujesz taki faktyczny ból, nie? Jako człowiek już, że zostałeś zdradzony, a taką przyjaźń sobie wyrobiłeś, czy tam miłość, obojętnie, nie? Ale tak się zżyłeś z tym NPC-tem, on się okazał, wiesz, on się okazał jakimś totalnym draniem. Jest bardzo dobry przykład tutaj, jak chcielibyście poprowadzić sesję ze Strahdem, to podrzućcie. Ta sesja ogólnie wygląda tak, że no, główny zły nie jest na końcu gry. On z wami wchodzi w interakcję całą sesję. Zróbcie z niego NPC-ta, który się zżyje z graczami, chodząc po barowi, a potem wbijcie im kły w plecy. Znaczy, nie polecam, ale ładny plot twist. No i dużo emocji to na pewno daje graczom i samemu mistrzowi gry, bo czeka od 4 miesięcy, żeby w końcu stracić, tak. To jest to czekanie, które trzeba na siebie wziąć na pewno. No. Posiadanie jakby tego celu, tego momentu, w którym chce się to zrobić i po prostu czekanie. I też oczywiście można zrobić tak, że gracze się nie będą niczego spodziewać, ale gdzieś tam, ja przynajmniej tak lubię robić, że jednak gdzieś te podpowiedzi ukryte, ale gdzieś daję, nie? Żeby ci gracze też mieli szansę na to, żeby gdzieś tam dojść do tego, że no, może on nie do końca jest tym, za kogo się podaje, bo to też po pierwsze napędza tą historię, ten świat się bardziej żywy dzieje, a też moje doświadczenie jest takie z graniem w różnych grupach, no, że jednak gracze lubią się asymilować z tymi NPC-tami, że jeżeli jest jakiś, który z nami towarzyszy, to w większości przypadków raczej lubią z nimi rozmawiać i gdzieś się tam dowiadywać, kim oni są, no bo gdzieś tam gracze może nie początkujący, chociaż nie mówię, ale ci, którzy mają już troszeczkę doświadczenia, wiedzą, a szczególnie w jednej grupie, jeżeli to jest któraś kampania, wiedzą, że na przykład zazwyczaj nasz mistrz gry robi te NPC-ty, tak, żeby to nie był po prostu cześć, jestem Tom człowiek i nie mam w ogóle historii. Tak. Goblin the Boblin. Tak, Goblin the Boblin na przykład, chociaż to jest całkowicie tam Boblin the Goblin. Raczej ten NPC jest kimś. Jest w tym świecie jakoś osadzony i pewnie ma własną historię, więc gracze też są ciekawi, co ten nasz mistrz gry wymyślił. Dlatego fajnie jest tego użyć. Dobrze, jak gracze przeżyją to, bo to też im troszeczkę otwiera oczy na to, że czyli my możemy zostać oszukani, jednak to nie jest tak, że wszystko jest usłane różami i my idziemy do przodu bez problemu. Okej, czyli ten świat jest bardziej prawdziwy, niż nam się wydaje. Mhm. Ale to też trzeba uważać, wiesz co, jak jesteś mistrzem gry i żonglujesz tymi wskazówkami, czy ten NPC jest faktycznie dobry, czy zły, to ja bym najpierw pozwolił się zżyć z takim NPC-tem, a dopiero potem rzucałbym delikatne hinty, że coś może być nie tak. NPC gdzieś znika na jakąś dłuższą chwilę, albo coś zauważyliśmy w jego plecaku, ale nie, ponieważ już mamy z nim jakąś więź wyrobioną, to olewamy, chociaż to jest narracyjna gra, więc jak ja ci powiem, że zauważyłeś coś w jego plecaku, to od razu zaczynasz myśleć, jak mogłeś, mistrzu gry? Jak mogłeś? No, więc niestety to jest ciężko tym lawirować pod tym kątem, że ja ci jako mistrz gry uwidaczniam ci niektóre rzeczy, które powinieneś zobaczyć. Chyba że sam byś chciał przeszukać taki plecak temu NPC-towi albo coś, no to wtedy to już wszystko zależy od ciebie i nawet nie wiem, czy to nie jest lepszy motyw, w sensie, bo to daje turbo władzę graczowi i postaci, nie? W sensie ty decydujesz, co odkryjesz. Ja mam to przygotowane, ale nie będę ci mówił, że przez przypadek gdzieś tam się potknąłeś i akurat wpadłeś na tą bombę w jego plecaku czy coś, nie? Tylko, że stwierdzasz, że samemu stwierdzasz, że coś jest nie tak, bo ja ci mówię, że on na przykład poszedł gdzieś, a wy coś załatwialiście w tym czasie i on potem się z tego nie wytłumaczył, ale nie musiał, ale zacząłeś się zastanawiać, dlaczego się z tego nie wytłumaczył, gdzie on był. I czemu, jak go zapytają, unika tematu. Może sprawdzę mu plecak, dokładnie. I coś w tym stylu, nie? Żeby tak to rozwijać. No, jasne. No, znaczy, to jest, powiedzmy, na największy szok jest zawsze za pierwszym razem. Tak. To nie ma co mówić. Na pewno za pierwszym razem, kiedy gracze zostaną zdradzeni, to faktycznie gdzieś tam poczują, jak im się leciutko serduszko ukruszy. Mhm. A później gdzieś tam już w przyszłości myślę, że to jest zarówno kwestia doświadczenia graczy, jak i kwestia doświadczenia mistrza gry ze strony graczy, że okej, musimy też w miarę uważać, bo już nawet nie mówię, że nasz mistrz gry zawsze nam daje zdrajców, tylko po prostu jesteśmy w świecie, w którym ludzie czasami są samolubni, bo chcą zarobić, więc to nie jest tak, że jak poznajemy gościa, to za drugi dzień już pozwalamy mu na robienie cokolwiek, tylko gdzieś tam testujemy to, czy to na pewno jest osoba, za którą się podaje. No i też doświadczenie mistrza gry właśnie z tymi hintami, które można dawać, nie? I to chyba najlepiej działa w grupach, które długo grają ze sobą, bo zarówno gracze wiedzą mniej więcej, czego się mogą spodziewać po mistrzu gry, ale mistrz gry też wie mniej więcej, jak gracze zazwyczaj myślą i gdzieś tam można się fajnie dotrzeć, żeby to z dwóch stron jakąś tam dynamikę miało. Mhm. Wiesz co, bo mi się przypomniał jeszcze jeden ważny temat, którego my tu na liście nie mamy, ale jeżeli ginie twój ulubiony NPC, to się wtedy dzieje, wtedy jest bardzo, bardzo słabo. I ja tutaj taka personalna moja opinia, żeby śmierć miała znaczenie. Jeżeli twoi gracze się zżyli z tym NPC-tem, to fajnie jakby ta jego śmierć coś znaczyła. No bo to też jest traumatyczne przeżycie. To nie tak mocno jak zdrada, dobrze zaplanowana zdrada, bo wiadomo, że jeżeli zaczniesz hinty rzucać, tak jak mówiliśmy za wcześnie, no to nie zdążą się zżyć, ale jeżeli on nie jest zdrajcą, a zginął, no to wtedy jest wtedy jest ciężko i boli serduszko niestety. No, to jest właśnie ten problem, kiedy on nie był zdrajcą i był gdzieś tam ulubieńcem naszej drużyny, bo czasami się tak zdarza, że gdzieś tam mistrzowi gry tak się uda stworzyć tego NPC-ta, że wszyscy go lubią. Wszyscy są jego najlepszymi kolegami, no i niestety gdzieś tam kości, gdzieś tam jakieś sytuacje niezależne od fabuły, no i ta postać umiera. No i zostawianie tego tak po prostu jest troszeczkę słabe pod tym kątem, że no był i w zasadzie jego śmierć nie miała znaczenia. Co tutaj można zrobić? No ja myślę, że tak. Fajnie na przykład można to rozegrać, jeżeli on się nie poświęcił, nie? Bo oczywiście jedno z takich rzeczy to jest poświęcenie, nie? Żeby coś uratować albo żeby graczy uratować, gdzieś powstrzymać kogoś, zamknąć jakąś bramę, wysadzić się, etc. Ale nawet jeżeli to było przez przypadek, że po prostu w walce zginął, bo tak też może być, kości, to żeby na przykład mieć przygotowane dla tego NPC-ta jakiś list, jakąś rzecz związaną z jego historią, żeby oni na przykład chcieli kontynuować jego dziedzictwo, czy tam na przykład oddać rzeczy jego rodzinie, bo na przykład wiedzą, że ma żonę i 2 synów, którzy gdzieś tam żyją, żeby wruszyć, żeby im oddać jakby ten ostateczny hołd, jakby pożegnanie z nim, czyli jakby poinformowanie tej rodziny, że przepraszamy, ale niestety zginął, to są jego rzeczy, bardzo nam przykro, jakoś zamknięcie tego i to jest na pewno lepsze, niżeli właśnie bycie zgniecionym przez jakąś skałę i... Tak. No i... No, nawet nie jesteśmy w stanie go pochować w sumie, bo nie podniesiemy tego kamienia, nie? Tak. Więc tutaj najlepiej też się bawić tą narracją jako mistrz gry i sprawić, że na przykład no... Obrażenia były na tyle poważne, że zdąży, że nie przeżyje, ale zdąży się na przykład z wami pożegnać, nie? Albo możecie też część sesji przeznaczyć na pogrzeb tej postaci, zaplanować ten pogrzeb i tak dalej. To też to jest zupełnie to samo. Myślę, że tu się dużo nie różni to, co musisz zrobić w przypadku śmierci postaci gracza, jak w postaci NPC-ta, którego wszyscy uwielbiają i się z nim zżyli, no nie? To jest zupełnie, to jest bardzo podobna sytuacja, że też jakby planujesz, chciałbyś oddać mu hołd, ale już nie, żeby ten gracz się lepiej poczuł, tylko w tym przypadku, żeby mistrz gry się też lepiej poczuł, że na przykład doceniliście to, że on zrobił taką postać, która wszystkim się działa i która po prostu wszystkim pasowała, no nie? Więc to jest taki... No, to jest taki motyw, który warto było o tym jeszcze wspomnieć, mimo że nie mieliśmy tego na liście, ale jeszcze jeden punkcik mamy, jeżeli chodzi o NPC-ów, a mianowicie przyjmowanie podejrzanych rzeczy od podejrzanych NPC-ów. To się też na Waterdeep ostatnio wydarzyło. Tak. Ale to też jest związane bezpośrednio i to tak jak Piotrek mówił wcześniej, jakby wiele tych rzeczy się ze sobą zazębia. Tak, ja mówiłem, tak. I, tak. To właśnie ten człowiek mówił, tak. Że wiele rzeczy się ze sobą zazębia i to jest znowu zazwyczaj sytuacja, w której gracz zapomniał, że trzeba być ostrożnym, bo to jest niebezpieczny świat, albo sytuacja B, ja wiem, że to prawdopodobnie jest niebezpieczne, ale chcę tego dotknąć, nie? Dokładnie, chcę zobaczyć, co się wydarzy. No i to jest kolejny motyw, czyli bierzesz ten przedmiot. No więc to jest... Wszystko się zazębia. Wszystko się dokładnie zazębia. No i po prostu to jest dokładnie to samo, co z znajdowaniem pułapek. Ty się tego nie spodziewasz. Spotkałeś kogoś na ulicy, ładnie mistrz gry tak poprowadził sesję, że dużo się na przykład rzeczy na początku dnia, który zaczyna się sesja, wydarzyło po prostu w sesji, że dużo rzeczy robiliście i przy okazji się natrafił jakiś NPC, który coś wam oferuje. A, że mieliście dobry dzień w sesji i w ogóle macie dobry dzień. Dobra. Biorę ten flet. Co się może złego wydarzyć? No i to jest taki haczyk, który się właśnie zostawia jako mistrz. Taką pułapkę, taką psychologiczną, którą zostawia mistrz gry, żeby jeszcze bardziej sprawdzić swoich graczy naturalnie, bo tu nie chodzi o to, żeby z nimi walczyć, nie? Wiadomo, żeby sprawdzić, tak. Żeby sprawdzić swoich graczy. No i to tak samo działa, tak jak wspomniałem, jak z pułapkami czy z mimikami. Albo jesteśmy w ciemnym zaułku i to jest już któryś NPC, który nam nie pasuje, albo piękny dzień, dobre śniadanie mieliśmy, pogadaliśmy z kilkoma NPC-ami po drodze, którzy na przykład nam dali ciepłe bułki za darmo, albo nie wiem, albo rękę księżniczki, no to flet też wezmę, bo czemu nie? Jak już mam księżniczkę i bułki, to jeszcze flet, no bo dlaczego nie, nie? Więc to jest takie podejście. Starsza pani za darmo chce nam dać babeczkę. Dokładnie tak. Znaczy to nie było akurat darmo, nie? W tym stracie, ale... No tam nie było do końca za darmo, ale... Ale nikt nie pomyślał. Ale nikt nie pomyślał, że w tym miejscu taka starsza pani z babeczkami to nie do końca może być dobry pomysł. Aczkolwiek w naszym wypadku chyba wydaje mi się, że to był punkt B, czyli jesteśmy bardzo ciekawi. Tak. Taka sprzedaje w takim miejscu taka miła babcia babeczki, które tak ładnie pachną. To musi być ciekawy plot twist. Poproszę 10. Tak jest. Tak, no. I właśnie też mi się wydaje, to tak myślę, że właśnie w takiej sytuacji, kiedy gracz powinien coś takiego przeżyć, to też ciekawiej będzie, jeżeli faktycznie ta rzecz, którą wezmą bez przemyślenia, będzie czymś więcej, jeżeli się okaże, że to na przykład nic nie robi, nie? I to był tylko taki żart, że tak naprawdę dostaliście patyk, który nic nie robi, jest patykiem. Bo z takimi rzeczami można iść w różne strony. Oczywiście podstawowy, najbardziej znany i używany, czyli jakaś klątwa, ale właśnie też takie rzeczy na zasadzie jakiegoś namierzania nas, bo to może być na przykład osoba od naszego wroga, który chce wiedzieć, gdzie jesteśmy. To mogą być na przykład rzeczy, które faktycznie mogą pomóc, ale na przykład działają inaczej niż nam to było powiedziane. I tutaj można fajnie sobie różne rzeczy wymyśleć i też z perspektywy gracza to będzie coś ciekawszego niż faktycznie zdobyłem patyk, który jak wrzucę, to do mnie wróci. To tak, ale to korzystać swoją drogą, ale na pewno gdzieś tam jakaś klątwa, czy jakaś rzecz związana fabularnie, czy faktycznie przedmiot, który jest pomocny, ale działa inaczej niż powinien, na pewno będzie dawało gdzieś tam więcej tej frajdy później z gry, nie? Mhm. No i też trzeba pamiętać, że to jeżeli faktycznie coś takiego planujemy jako mistrz gry, no to trzeba to dobrze przygotować, no nie? W sensie, ale tutaj teraz mi w sumie do głowy przyszło, że to jest zupełnie takie samo uczucie jak przy spieprzonym rzucie kością. I co to było? To ta druga rzecz, o której rozmawialiśmy? Więc to był spieprzony rzut kością i... aha, i że mimika nie odkryliśmy, albo coś, albo pułapki. Bierzesz ten przedmiot i w momencie jak już zabrałeś ten przedmiot, dociera do ciebie, co zrobiłeś. Mhm. Jak się oczywiście tego nie spodziewasz, to już po prostu wiesz. A jeżeli już jesteśmy przy... O, chcesz coś powiedzieć? Bo jeśli znaczy, nie, chciałem tylko właśnie powiedzieć, że właśnie dokładnie ten moment, o którym mówisz, można zobaczyć na twarzy Julki, na naszej sesji. Tak, na naszej sesji. Tak. Jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to znajdźcie ten moment podczas sesji, będziecie wiedzieli, o czym mówimy. Tak, to widać tam bardzo ładnie. No, ale jeżeli już jesteśmy przy podejrzanych rzeczach, to... taką już zamykającą, bo nas niestety czas goni, taką zamykającą rzeczą na tej naszej liście, jedną z zamykających, bo mieliśmy ich znacznie więcej, jest spróbowanie podejrzanych substancji od tych podejrzanych NPC-ów. Nie będę z wiadomych przyczyn mówił, o co chodzi, wiadomo, ale jest bardzo, zdziwilibyście się, ile jest różnych mechanik opisanych w internecie, w jaki sposób rzucać kością, jakie efekty dodawać i tak dalej. Na jednych z sesji zero, które wam przygotowałem, bardzo dokładnie sprawdzaliście takie możliwości i ja miałem całą masę różnych takich substancji, które miały najróżniejsze efekty, które mogły się sprawdzić w różnych sytuacjach, czy to roleplayowych z jakimiś NPC-tami, czy na przykład podczas walki, bo to też mogłeś komuś rzucić w twarz albo dmuchnąć, czy zamoczyć w tym swoje ostrze, czy ten proszek jakoś inaczej wykorzystać i to też miało jakikolwiek efekt. Nawet próbowaliście jakiś biznes z tego zrobić, ale to była sesja taka jedna z tych wstępnych, wejściowych, żeby sprawdzić, jak współpracujecie, ale z pełnej perspektywy mistrza gry i podejrzewam, że też z perspektywy graczy, to jest mnóstwo zabawy. Jasne, no tak jest, bo po prostu to jest jakaś niewiadoma, którą gracze chcą odkryć. Nie, oczywiście nie każdy, powiedzmy, jakiś bardziej doświadczony gracz stwierdzi, że ja nie chcę poświęcać życia mojej postaci, żeby zobaczyć, co ta zielona rzecz robi, ale w większości przypadków to też nie jest tak, że faktycznie mistrzowie gry specjalnie dają trucizny, które od razu zadają 10 obrażeń. Bardziej to są rzeczy, które jakoś tam, powiedzmy, na percepcję tej postaci wpływają, czy w jakiś sposób ją tam zmieniają, nie? I to zazwyczaj nie jest coś takiego, co gdzieś tam trwale jakby odbije się na tej postaci, tylko tak jak mówisz, gdzieś to jest w kierunku bardziej tej komediowej często strony gry, gdzie gracze mają taką chwilę oddechu, od walki i dobra, teraz zrobimy testy, co to może być, co się stanie, kto pije pierwszy, nie? No, dokładnie, więc właśnie w taki sposób to działa i to jest też taka, to już nie ma kwestii takiej, że ja podejrzewam, a nie, czy zapomniałem w ogóle, że cokolwiek biorę, tylko już z premedytacją wydaje mi się, sięgam i jestem ciekawy, co tam też mistrz gry przygotował, jaką tam mechanikę zrobił, ponieważ mogę całkowicie bez konsekwencji w świecie fantazy spróbować i zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze. To ja ci w takim razie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że to było bardzo owocne, dużo tematów przegadaliśmy, chociaż wszystkich nam się nie udało zahaczyć. Może... Ale to sprawia tylko, że mamy materiał na kolejne. Dokładnie. Jeżeli wam się podobała taka luźna dyskusja i chcielibyście znać nasze kolejne punkty widzenia na temat kolejnych tematów, bo mamy takich kilka przygotowanych, to po prostu dajcie znać w komentarzu, jaka sztampowa sytuacja wam się... sztampowa, może to jest złe słowo, ale ikoniczna sytuacja, tak. Może jaka jest wasza ulubiona rzecz, która najczęściej zdarza się wam na sesjach, którą chcecie? O, dokładnie, no. No. Tak, no. To chętnie poczytamy te komentarze, jeśli jakieś się pojawią. No, a tymczasem my się z wami żegnamy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć, cześć.